Dzień dobry, ja się nazywam Przemek, kanał nazywa się Szpajtek niezmiennie. Zapraszam Was dzisiaj na prezentację noża od Tomb Knife Making, czyli od Tomka Plicha i na konkurs. Słuchajcie, dni temu kilka wypuściliśmy na naszej grupie, na naszej stronie informację, że zbliżamy się do 2000 subów i planujemy zrobić konkurs. Mamy do wyboru dwa prezenty, czyli możemy oddać nóż od Tomka i możemy oddać nóż od Tomka. Jeden od Tomka Plicha, czyli od Tomb Knife Making. Drugi nóż jest od Tomka Kołodzieja. I zadaliśmy Wam pytanie, poprosiliśmy Was o lajki pod zdjęciami noży. I na podstawie tego wybraliśmy Wam prezent, więc proszę i o to i on. Nóż od Tomka Plicha, Tomb Knife Making. Oczywiście zasady konkursu będą na końcu, gdzieś tam, natomiast na początku krótka prezentacja noża, który żeście wybrali. To też jest moja pierwsza styczność z tym makerem, więc też pierwszy raz mam nóż od niego. Postanowiłem go Wam pokazać, żebyście mieli jakieś tam zapoznanie się z produkcją tego makera. Zacznijmy od pochwy. Nożyk sobie zostawimy na później. Słuchajcie, pochwa zrobiona ze skóry juchtowej, tak jak mi Tomek napisał. Pochwa jest malowana. Zastanawiałem się, czym to Tomek robił. Może napiszę pod komentarz gdzieś, może na Facebooku albo na YouTubie. Wygląda mi tak, jakby to jakimś kurczeniem liściem było robione. Nie mam pojęcia. Bardzo fajnie to wygląda. Pochwa jest elegancko wykończona, krawędzie są elegancko wygładzone. Nie wiem, jak się będzie sprawowała pętelka na pasek, dlatego że Tomek ma taką tendencję do takiej pętelki. Ona nie jest jakoś super wysoka i myślę, że dosyć sztywno będzie trzymała nóż przy pasku, co może powodować, że w dłuższej perspektywie użytkowania ten kawałek skóry, który stanowi pętelkę, może się troszeczkę rozciągnąć. Jak to będzie finalnie wyglądało, nie wiem. Z rzeczy na pochwie, które rzuciły mi się tak, co mogłoby być troszeczkę bardziej dopracowane, to jest zakończenie szwu, które tak sobie tu oto wystaje. Myślę, że to mogłoby być troszeczkę bardziej dopracowane. Skóra jest nawoskowana, to widać jeszcze na szwach, bo ten wosk tu się troszeczkę podkładał. Szwy są zrobione poprawnie, to znaczy widziałem troszeczkę lepszych szwów, natomiast nie można powiedzieć, że one są źle zrobione. To znaczy jest dosyć równy szew, jest dosyć elegancki i uważam go za bardzo, bardzo poprawny. Natomiast zdarzyło mi się u pochworobów oglądać po prostu ładniejszy szef. To jest ta rzecz, która rzuciła mi się w oczy. Natomiast absolutnie nie dyskwalifikuje to solidności pochwy. Mogłaby być, nie wiem dlaczego, tu na dole ona tak jakby nie naciągnęła wosku i tu na dole jest miększa, taka troszkę wyrobiona. W środku pochwa jest niemalowana, ale przy tej kolorystyce nie widzę takiej potrzeby. Natomiast jest elegancko również obrobiona. Nie wiem, czy będzie widać. Zobaczymy. Pochewkę odkładamy. Mamy nożyk. Nożyk ma 20, chyba 2 cm, jeżeli chodzi o długość całkowitą. 10,5 cm krawędzi tnącej. Tu macie
Tomka logo. Oczywiście stal M390, to wszystkie te dane noża znajdziecie u nas na grupie i na stronie, one były pod postem, gdzie prosiłem Was o wybór noża na prezent, one były, wszystkie dane były podane. Czeczota klonu hybryda na rękojeści. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz w ogóle mam rękojeść hybrydową, natomiast osoba, która go kupi dopiero, bo nie da się tego oddać na kamerze. Natomiast prawdopodobnie to jest jakaś żywica z domieszkami i wygląda to przefantastycznie, po prostu ta rękojeść wygląda, jakby miała taką głębię w sobie, super to wygląda, żeby nie kląć na kanale. Bardzo, bardzo mi się podoba to. Nie wiem, czy to kamera uchwyci Wam, jak wygląda ta rękojeść. W rękojeści mamy dwa piny i przelotkę. To są, piny są 6 mm, przelotka również. Przelotka mosiężna, piny są również wypełnione jakąś żywicą, która pasuje do jak gdyby całości stylu rękojeści. Kształt klasyczny. Mój kształt, bardzo mi się podoba. Nożyk też jest, nie jest duży, bo nóż od Tomka Kołodzieja jest zdecydowanie większy, natomiast idealnie leży w ręku i myślę, że to będzie taki doskonały edec dla kogoś, kto go wygra. Nóż jest ostry, natomiast przyszedł ostry od Tomka, natomiast jak gdyby ja preferuję większe dopieszczenie tej ostrości. Natomiast przyszedł ostry, no wystarczająco, tak? Bardzo mi się podoba pozostawienie po hartowaniu tutaj tej ciemnej części. Szlif płaski, praktycznie pełny, więc nóż będzie ciął jak żyletka. M390 to stal bardzo, bardzo dobra, hartowana jest w IMP w Warszawie. Zresztą w ogóle historia krótka, bo ja napisałem na jednej z grup, że szukam noża na prezent. Ktoś podrzucił mi link do Tomka. Ja do niego napisałem. On mi wysłał, co ma od ręki. Ja sobie popatrzyłem na te zdjęcia, wybrałem, no i oczywiście umówiliśmy się, że ja ten nóż od niego kupię w ramach nagrody konkursowej u nas na kanale. I oczywiście nam, no, mi podał wszystkie dane i się okazało, że w ogóle Tomek mieszka niedaleko mnie w Warszawie, więc stwierdziłem, że nie ma co bawić się w paczki i przelewy, tylko po prostu się z nim mówiłem, się z nim spotkałem. Powiem Wam szczerze, to jest taki gość. Na zdjęciach nie wygląda, trochę przerażająco wygląda na swoim awatarze na Facebooku, ale przy takim kontakcie personalnym jest naprawdę fantastycznym gościem. Pogadaliśmy sobie, bo nawet troszeczkę za długo, bo aż mi żona oskrobała, dlaczego tak długo do domu nie wracam. Pogadaliśmy sobie o różnych rzeczach, pogadaliśmy sobie o stalach, pogadaliśmy sobie o użytkownikach noży i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo fajny kontakt i polecam kontakt z Tomkiem, bo naprawdę spoko gość. Można pogadać, można się dogadać, można z nim porozmawiać. Na pewno ma bardzo dużą wiedzę, jeżeli chodzi o stalach, a szczególnie te stale, które robi. Także nie krępować się, tylko rozmawiać z makerem. Ogólnie budowa, no szlif klasyczny, tak, jak gdyby nie ma tutaj nic wydziwionego. Wyjście szlifu, to nie jest nóż idealny. Zresztą jak gdyby rzadko spotykam się z nożem, który można było nazwać idealnym, a szczególnie, że zboczenie, które posiadamy w kwestii noży, posiadania, oglądania, macania, sprawia, że z każdym kolejnym nożem jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na coraz więcej szczegółów, więc tutaj też zwracamy uwagę na szczegóły. I teraz tak, wyjście szlifu. Słuchajcie, wyjście szlifu jest niemal idealne, ale niemal. Jest delikatna, bardzo delikatna krzywizna na wyjściu szlifu. Jest ona tak delikatna, że prawie niezauważalna, ale delikatna jest.
Jelec jest elegancko obrobiony, więc nie ma żadnej ostrej krawędzi, a jednocześnie jest na tyle pewny do tej wielkości noża, że w zupełności wystarczający. Wyszlifowanie stali do rękojeści jest bardzo dobre, to znaczy tu wszystko do siebie pasuje i jak gdyby nie ma, że gdzieś tam coś odstaje, wiadomo, okładzina zawsze będzie inaczej pracowała jak rękojeść, natomiast jeżeli chodzi o ten, sam blank delikatnie unosi się poza jak gdyby rękojeść, to jest praktycznie nieodczuwalne, natomiast jest to dużo lepsze rozwiązanie niż na przykład sytuacja, w której mamy zagłębienia pomiędzy rękojeścią a blankiem, więc to wszystko wygląda fajnie, natomiast szczerze mówiąc troszeczkę chciałbym, żeby troszeczkę lepiej była dopracowana powierzchnia blanka, która znajduje się pomiędzy rękojeściami. To nie jest coś, że to jest zrobione źle, aczkolwiek przy satynie, która jest na ostrzu, uważam, że tutaj mogłoby być to ciuteńkie bardziej dociągnięte. Natomiast nadal nie uważam tego za coś, co jest zrobione źle. Po prostu chciałbym, żeby to wykończenie było ciutkę inne, to znaczy, żeby pasowało do satyny na ostrzu. Sama rękojeść, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo długo się przyglądałem, bo nie byłem w stanie stwierdzić, czy to jest moje oko, czy i kwestia tej hybrydy, że tu się mieszają kolory, czy gdzieś mam tutaj delikatne krzywizny i powiem Wam szczerze, że również na początku i na końcu rękojeści, o tyle cała płaszczyzna jest symetryczna, o tyle na końcu rękojeści ta część, gdzie trzymam palec, jest ciuteńkie, bardziej zeszlifowana od drugiej strony i to samo mamy w przypadku zejścia się rękojeści przy ostrzu. Również mamy tutaj delikatną, to jest naprawdę bardzo, bardzo delikatna różnica, natomiast o tyle, o ile przy zejściu się do krawędzi dnącej tutaj od frontu te krzywizny są delikatne, ale krawędź samej rękojeści jest zachowana, o tyle z tyłu noża mamy taką sytuację, że krawędź tu, gdzie trzymam palec, jest tutaj delikatnie ostrzejsza niż krawędź po drugiej stronie, co też nie uważam za jakiś rażący błąd, aczkolwiek dla zboczeńca nożowego jest to delikatnie zauważalne. Nie przeszkadza ani w użytkowaniu, ani w ogólnej estetyce noża, natomiast jak się zaczniecie przyglądać tak bardzo, bardzo dokładnie, to jest to delikatnie zauważalne. Dostrzegłem tak naprawdę jeszcze kilka takich bardzo drobnych wad. Ja Wam powklejam zdjęcia, bo tego przy świetle, przy którym teraz oglądam ten nóż, tego praktycznie w ogóle nie widać. Natomiast w momencie, kiedy oglądałem go przy takim palącym z nieba słońcu, jest dostrzegalne, zobaczcie na zdjęciu, ja Wam zrobię zdjęcie, jest dostrzegalna delikatna różnica w satynie przy samym sztychu. Jest to takie delikatne, nie wiem czym spowodowane, są tu rysy. To samo jest z drugiej strony oraz z jednej strony to też nie jest zauważalne przy świetle, przy którym teraz nagrywam ten film. Jest on zauważalny tylko i wyłącznie przy świetle takim mocnym, słonecznym. Po jednej stronie po ostrzeniu mamy na satynie delikatne, takie pojedyncze ryski, co też widać, co stanowiłoby najprawdopodobniej, że Tomek ostrzył to na pasie i stąd te ryski mogły się pojawić. Natomiast tak jak mówię, przy świetle dziennym jest to już zupełnie niezauważalne, te ryski poprzeczne. Jak się przygląda przy sztychu na tej satynie, delikatnie widać, że tutaj coś tam się mogło wydarzyć. Jeszcze dwie rzeczy, na które zwróciłem uwagę. Żebyśmy mieli jasność, to są tak drobne różnice w wymiarach, że one są bardzo ciężko zauważalne, więc naprawdę to nie jest kwestia czepiania się, bo nóż jest naprawdę przepięknie wykonany, ale uczciwość
nie wiem jak nazwać, krytykanta, recenzenta, jest uczciwością krytykanta, recenzenta i pokazuje wam te drobiazgi. Jednym z tych drobiazgów jeszcze, mam dwa jeszcze, to jest to, że sam szlif przy samym czubku z jednej strony jest ciuteńkę grubszy niż z drugiej. Co ciekawe, nie jest to krzywizna samego szlifu, tylko gdzieś podczas, jak gdyby, znaczy nie jest to, że on się nie schodzi równo, bo on tu wychodzi równo, tylko gdzieś tu się wyoblił delikatnie przy samiuszkim sztychu. I to też jest tam bardzo, bardzo delikatnie zauważalne. Nie wiem, czy będziecie to widzieli. Oraz ostatnia rzecz to jest to, nie wiem, prawdopodobnie jest to związane z ostrzeniem na pasie, że krawędź tnąca, która tu jest bardzo, bardzo równa, tu się rozszerza i przy czubeczku się delikatnie zwęża. I to widać, natomiast to zniknie wam przy drugim, trzecim ostrzeniu noża, jeżeli sobie wybierzecie kąt i będziecie ostrzyli na przykład na jakimś systemie ostrzącym, nie wiem, kamieniami diamentowymi, to wam ta nierówność wam zniknie i to będzie niezauważalne. Mówię, po drugim, trzecim ostrzeniu ta krawędź się wyrówna, chyba że również będziecie ostrzyli na pasie. Podejrzewam, nie wiem, tu trzeba by się Domka zapytać, ja go nie pytałem o to, podejrzewam, że jest to związane właśnie z tym, że nóż był ostrzony na pasie, zarówno te drobne, pojedyncze ryski, które są w poprzek satyny zrobione, jak i sama ta krawędź przy czubku. Jeżeli chodzi, nie wiem, tu możecie też zobaczyć, że te okładziny są delikatnie różne, ale to nadal jest już zboczenie odchył, tak? Jeżeli chodzi o ogólną estetykę noża, jest wykonany bardzo ładnie. Mi się osobiście podoba i ja jestem zdecydowanie będę obserwował sobie pracę Tomka i na pewno coś z jego, bo nie mam nic, znaczy to jest jedyny nóż, który mi się trafił spod jego ręki do zmacania. Mam nadzieję, że z jakimś tam czasem sobie kupię od niego coś na własność. Bo uważam, że warto, bo naprawdę kawał fajnej roboty. Po drugie, ostatnio mam, jakby to nazwać, delikatne uprzedzenie do makerów, którzy mają sławę. Nie wiem, jak to, nie wiem, jak mam to określić. Jak gdyby jest bardzo dużo makerów, którzy są sławni, są od lat i bardzo lubię ich pracę. Lubię bardzo pracę siadaki, lubię bardzo pracę Bony, to są znani makerzy i już od lat robiący i bardzo lubię ich pracę. Natomiast odnoszę wrażenie, że u wielu makerów jakość wykonania w ostatnim czasie podupadła, tak bym to nazwał troszkę. I mam delikatne uprzedzenie. Tomek jest makerem takim, powiedzmy, niszowym. I takich makerów zacząłem sobie cenić dużo, dużo bardziej, bo widzę, że po rozmowie nawet z człowiekiem mam takie wrażenie, że oni więcej pasji jeszcze mają do tego niż makerzy, którzy robią to na tak zwanej sztance i tłuką po prostu to w zbyt dużej ilości sztuk i to sobie bardzo, bardzo cenię, nawet za cenę wad lub pewnych niedopracowań, co może być na przykład efektem zbyt małej ilości sztuk, które zostały jeszcze przez makera zrobione. Wolę takie, które, w których zobaczę pasję i naprawdę tą chęć do zrobienia noża, niż te noże, w których zobaczę chęć zarobienia pieniędzy, bo jakoś ostatnio nie mogę się z tym zgodzić, nie mogę z tym, no przeszkadza mi to w jakiś tam sposób. Jeszcze jedna rzecz, krawędź oczywiście jest ostra, więc spokojnie będzie krzesał iskry, na pewno nie będzie tu problemów. I co? I tyle. Moja opinia jest taka. Podoba mi się Tomka nóż. Podoba mi się jego robota. Widać w tej robocie... będzie masło maślane, ale widać w tej robocie kawał dobrej roboty. Oczywiście chciałbym, żeby pewne te drobiazgi, one znikały z pracy makera, bo myślę, że to jest kwestia po prostu czasu, który się spędza przy robieniu noży i tego, że z każdą kolejną sztuką swój warsztat się powinno poprawiać. Myślę, że pewne drobiazgi będą znikały. Na pewno zachęcam was do
zapoznania się z produktami Tomka, choćby z tego powodu, że pomimo tego, że ktoś tam skrytykował hartowanie w IMP, Tomek nie hartuje sam, nie kombinuje, stal nie jest już super prosta do hartowania M390. Hartuje to w IMP w Warszawie i to na pewno będzie hartowanie, które jest wykonane zgodnie ze specyfikacją stali, więc to jak gdyby powinno się przekładać na jakość użytkowania samej blachy. Wiadomo, no pozostałość to okładziny, w którą maker włożył serce i pracę, materiał, który sobie dobrał i jak gdyby z którego stworzył resztę noża. To już jest kwestia gustu. Natomiast nóż jest wykonany solidnie i ja na chwilę obecną gdyby nie jestem zawiedziony tym, że ten nóż kupiłem Wam na rozdawnictwo. Dobra, słuchajcie, zasady konkursu, bo się rozgadałem jak zwykle, więc kończymy. Nóż nie będzie używany, dlatego nie będzie jego recenzji, jest tylko jego prezentacja i to, co ja zauważyłem w tym nożu. Oczywiście nie chciałbym, żeby ktokolwiek odbierał taką krytykę, po prostu przedstawiam Wam to, jak ja to widzę. Natomiast zasady konkursu są proste. Zasady konkursu wymyślił Paweł, więc jak gdyby, jak ktoś będzie miał pretensje o zasady konkursu, proszę się kierować do Pawła, nie do mnie. A zasady są następujące. Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba być subskrybentem kanału. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Trzeba nakręcić wideo na temat jednego elementu swojego szpeju. Ulubionego, nieulubionego. Może być prezentacja, może być recenzja, może być długa, może być krótka. My te filmy nagrywacie. Film wgrywacie na, nie wiem, na Google Drive'a, na OneDrive'a, na kurczę cokolwiek, bądź z którego można udostępnić ten film i wysyłacie do nas linka mailem. Maila macie pod filmem, maila macie gdzieś tutaj, Wam zamieszczę. Wysyłacie do nas maila z linkiem do pobrania tego filmu. My te filmy wszystkie pobieramy. Dzisiaj mamy czwarty. To będziemy mieli... Dobra, umówmy się tak, czekamy na Wasze filmy do końca września. I 1 października zbieramy Wasze filmy i robimy z Waszych filmów skład filmów na YouTube'a, czyli zrobimy z tego jeden taki długi film, ponumerujemy filmy oraz filmy wrzucimy na Facebooka, na naszą stronę i na YouTubie będzie można głosować w komentarzach na poszczególne filmy, a na Facebooku oczywiście lajki pod filmami. Zliczymy to sobie wszystko, damy też, nie wiem, jakiś powiedzmy tydzień czasu na głosowanie. Zliczymy sobie wszystkie te lajki, no i oczywiście osoba, która zbierze najwięcej lajków i najwięcej komentarzy głosujących na YouTubie, będzie mogła sobie tą nagrodę albo od nas odebrać osobiście, albo my ją wyślemy do osoby, która zwycięży. Chociaż preferowalibyśmy taką sytuację, w której zapraszamy wygranego do nas i żeby przy odbiorze noża nagrał z nami jakąś recenzję. O! Oczywiście zachęcamy przede wszystkim wszystkich recenzentów naszych recenzji. To w pierwszej kolejności musicie ponagrywać własne filmy i do nas powysyłać. Ale oczywiście zapraszamy wszystkich użytkowników i subskrybentów kanału do wzięcia udziału w konkursie. Mam nadzieję, że będziecie bawić się dobrze. Mam nadzieję, że zobaczycie, że staniecie przed kamerą, powiedzenie kilka słów i sklecenie z tego filmu to nie jest taka prosta sprawa. I mam nadzieję, że przyłączycie się do wspólnej zabawy i że będzie fajnie. I oczywiście nóż od Tomka Kołodzieja, ponieważ również należy już do nas, więc nóż od Tomka Kołodzieja będzie przy okazji jakiegoś kolejnego konkursu, który zorganizujemy na naszym kanale. Zapraszam Was serdecznie do zabawy. Odwiedzajcie nas na naszych social mediach. Tutaj macie wszystkie te linki. I do zobaczenia w następnych produkcjach.